Przed wyjściem na prostą, exciting life, nadal na czele, na drugiej pozycji Secret Gold, Jazzy Nicie, nie zmienia wyjście na prostą, wyprowadza exciting life, exciting life jest na pierwszej pozycji, na drugiej Secret Gold, 450 metrów do celownika, exciting life, Secret Gold, Jazzy, 400 metrów do celownika, nadal na czele, exciting life, walka na drugie miejsce. Jazzy finiszuje, jeszcze jest na drugiej pozycji Secret Gold, ale Exciting Life zdecydowanie na pro finiszuje i niegdy stans na samym co przed celownikiem jest pierwszy, tu bardzo mocno, Green Mice atakuje Jazzy, walka na drugą pozycję, Jazzy Exciting Life wygrywa, stans tego wyścigu nie przegrał celowniku, Exciting Life, Jazzy Green Maestro, Fagaletti, Secret Gold. Toru zielonego będzie wchodzić zwycięzca na gody tereny ogier Exciting Life. Nie mamy zwycięzcę. Gratulujemy. Trener Adam Wyżyk, państwo klawatowi i właściciele konia. Chodźcie, koniem, zakładajcie, zrobicie rundę. Najpierw rundę? Tak, najpierw szarfa, później rundę. Exciting Life, własności pani Sabiny Plawac. Weźcie tak, żeby były napisy widoczne. A zwycięzcę posiada Martin Stanec. Sabina, iść, Sabina. Ja też po prostu. No wiecie co, leniuchy. Pani Krystyna Dudowska, dyrektor organizatora sportowego oddziału Warszawa Służby Wysłanki Wielkopolski, prezes Polskiego Klubu Siłowego, pan Feliks Klimczak, pani doktor Ochmańska-Hecol oraz pan Artur Jednaszewski.
To wiem, że mu leciło, czy ja chodzę też był wyciągany. Ale odwróćcie się, drodzy państwo! To poprosimy zaraz albo panią, proszę bardzo. Janka. Ty już nie dryguj tu. Podryguję zdaję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy.